Cześć, po tej stronie Sebastian Żukowski, witam Cię w moim podcaście. A w cyklu opowiem Ci o tym w 3 minuty, dlaczego aktywność jest dla nas dobra. Zapraszam Cię serdecznie. Drogi słuchaczu, nie ulega wątpliwości i zgodzi się z tym, że aktywność fizyczna, generalnie aktywność jest dla nas dobra. Jest dla nas benefitem, jest wartościowa. Przeprowadzono naprawdę niezliczoną ilość badań w tym temacie, które potwierdziły, że w miarę regularna lub regularna aktywność fizyczna pomaga nam utrzymywać dobrostan psychofizyczny na odpowiednim poziomie. Ostatnie badania wręcz potwierdziły, że bardzo intensywna aktywność fizyczna może mieć niekorzystny wpływ, dlatego że ona powoduje mikrostany zapalne w naszym organizmie. Jest teoria, nie do końca jeszcze potwierdzona, że te mikrostany zapalne mogą się w dłuższej skali czasu przyczyniać do, w jaki sposób, pogarszania naszego zdrowia. Znowu jest inna teoria, która mówi, że taki bardzo intensywny trening, taka bardzo intensywna aktywność fizyczna, po której mamy zakwasy, gdzie są te mikrostany zapalne czy mikrouszkodzenia mięśni, w jakiś sposób boostuje, czyli zmusza nasz organizm do tego, żeby się szybciej regenerował, żeby się lepiej rozwijał, żeby lepiej funkcjonował, żeby był lepszy przyrost mięśni i lepszy metabolizm. Ale powrócimy do konkretnego, do meritum, tak? Do meritum dotyczącego tego tematu. Dlaczego aktywność jest dla nas dobra? I można powiedzieć po prostu w skrócie, że po pierwsze aktywność pobudza nasz układ hormonalny, wzmacnia nasz układ odpornościowy, pomaga w funkcjonowaniu układu trawiennego. To jest wszystko ze sobą powiązane oczywiście, tak? Aktywność regularna fizyczna również powoduje, że nasz mózg działa dużo lepiej. Nasz mózg działa zdecydowanie lepiej, kiedy wprowadzamy w życie regularną aktywność fizyczną. Są dowody naukowe, które potwierdzają, że regularna aktywność może w jakiś sposób zapobiec lub przedłużyć w czasie zdrowe funkcjonowanie naszego mózgu, obniżając ryzyko pojawiania się chorób neurodegeneracyjnych. Czyli tutaj myślimy o tym, co się będzie ewentualnie z nami działo w przyszłości. Aktywność fizyczna trzyma nas w pionie, że tak powiem. Jest najbardziej postawa pionowa, jest najbardziej naturalną postawą dla człowieka. Nie postawa leżąca, nie postawa siedząca, tylko postawa pionowa, która wynika tak naprawdę z naszej ewolucji, z tego, jak kiedyś człowiek funkcjonował. Im więcej w postawie pionowej spędzamy czasu, tym jest to dla nas zdrowsze. Więc nawet mała dawka ruchu, ale regularnie, to nie musi być 10 tysięcy kroków, może być 5, może być 3, może być 7, ale żeby to było regularnie w ciągu dnia, pomaga Ci zdrowo funkcjonować, pomaga Ci lepiej się czuć, pomaga Ci mieć dobrą przemianę materii, dobry metabolizm i budować Twoją odporność. Mam nadzieję, że w te 3 minuty wyjaśniłem i omówiłem i opisałem, dlaczego aktywność jest dla nas dobra. Pozdrawiam Cię serdecznie, do następnego razu.